Dobry wieczór, kochani, z tej strony Paweł Boroborkowski. Zostałem nominowany przez Marcina Tofika Radziszewskiego do Hot 16 Challenge, a ja od razu nominuję Kubę Kałużę i Benjamina Ćwiklaka z Rocker Soul oraz mojego starego, dobrego kumpla Piotrka Wołoszyna. Pozdrawiam, walczymy z wirusem. Elo! Tutaj tak tańczę na tupiące bicie. Tutaj to myślom, teraz daj topory, życie jest proste, gdy gówno robicie. Moja fama rusza w świat, nie jak grad za domem pod przykryciem. Choć od dziecka zawsze śpiewałem i grałem, to jeszcze rapując zupełnie nic nie nagrywałem. Pierwszym wyzwaniem była Marysia z Polski, którą pożegnałem zdaniem zakończonym amen ramen. Nie mogłem się przekonać do nagrań, bo mój rej z wideokamerą mi nie banglał, a za dyplomowe recenzje i zostanie MC dziękuję sympatycznej pani Ewie. Ważniejszym pytaniem, czy robić później, czy wcale, to message with ask, czy rankedy, czy normale. Choć teraz nie mam na to czasu, B-O-R-O. I w sieci sporo hałasu. I nadchodzi ten moment, zwierzam się przed wami, otwieram serce i głowę. Mimo że pewny siebie, to się trochę cykam, bo nie napiszę pięknych polskich tekstów tak jak Jacek Cygan. Na studiu w pokoju to mam trochę ciasno, ściana ma pomalowana, jest na ciemno i jasno. A ten beat nagrałem na keyboardzie Casio, bo nie miałem tyle hajsu, żeby kupić sobie Norda na własność. Kwarantanna time, COV z 19, a ja bez maski na kozaka wjeżdżam z moją 16, nie z 13, jak w memie z Romkiem Polańskim, z Wuhan sosem tajskim, albo na Netflixie Majki z Nastką. Proszę daj, ale tym razem nie Wiedźminowi, na się pomaga, rozwiń backroll, pokaż faka wirusowi, byśmy wszyscy niedługo pod sceną, czy na niej stanęli i w koronie lub bez o tym story nawinęli.